Moi kochani, witam Was serdecznie na wyjątkowym spotkaniu. Bardzo wyjątkowym, ponieważ gości dzisiaj u nas aktor Bartłomiej Koczedow. Witamy, wielkie brawa. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, dobrze pamiętam, urodzony w Stargardzie czy w Szczecinie? W Stargardzie, urodzony w Stargardzie, także nasz. Ale bardzo znany, bardzo popularny. Mam nadzieję, że jesteście na tyle przygotowani, że również wiecie, w jakich rolach i w jakich filmach występował, ale również oprócz aktorstwa, również scenariusze filmowe, tak, prawda? Tak. Ale to może o tym zaraz. Spotkaliśmy się tu po to, aby usłyszeć, jak to jest, jak to się zaczyna. Młodzież przygotowała również pytania. Jest to taki cykl nasz spotkania z. Więc dzisiaj, tak jak wspomniałam, witamy pana Bartłomieja. Także witamy serdecznie, jeszcze raz wielkie, wielkie brawa. Zaczniemy, słuchajcie, od tego, że przyjechał pan Bartłomiej do nas prosto ze Szczecina, ponieważ proszę opowiadać, co się tam dzieje ciekawego. W Szczecinie kręcimy drugi sezon serialu Odwilż dla HBO i znacie chyba pierwszy sezon, nie? Ktoś zna? No, dużo osób, no bo w Polsce mimo wszystko nie był taki popularny jak za granicą. No i co? No i jestem właśnie w związku z tym w Szczecinie i taki jestem troszeczkę dzisiaj na roboczo, bo mieliśmy nocne zdjęcia i skończyliśmy o 4 w nocy, czy rano już właściwie i no. No i staram się jakoś zachować kontakt z rzeczywistością, ale bardzo się cieszę, że mogę tutaj z wami być. Bo jak idziecie w jakikolwiek hejt i użeranie się z kimś, i walczenie o swoje jakieś tam właśnie sprawy ego, no to wy macie wiedzieć, jaka jest wasza wartość, a nie udowadniać to innym, bo to jest droga donikąd. Innych się nigdy nie zadowoli do końca. Siebie jest się trudno zadowolić, przynajmniej w tam ponad 50%, a co dopiero innych, którzy są wiecznie niezadowoleni z siebie i ze wszystkiego. Więc no w to w ogóle nie ma co się wdawać. Dzisiaj ten hejt to jest popularna sprawa i to jest duży problem. Ale przede wszystkim uważam, wynika z tego, że to zahacza o niskie poczucie własnej wartości. Wszyscy mamy z tym problem, z poczuciem własnej wartości. I to, co trzeba robić, to się jakby chociaż na rozum trzymać tego, że wiecie, jak żyć, to jest wasze życie. No i nikt nie wie, jak ono wygląda. Nikt z zewnątrz nie wie, jak ono naprawdę wygląda. Po prostu trzeba to zostawiać, bo to jest bez sensu. Nie? To w ogóle nas hamuje w życiu. I to jest głupie, tak w gruncie rzeczy. No, hejt to jest głupota. Jeszcze to są ciekawe, ostatnio badania czytałem na ten temat, że ludzie przez internet hejtują z nudów, a nie tyle nawet z nienawiści do drugiego człowieka. I w tym coś jest faktycznie, no bo przynajmniej ja widzę, że na żywo to jest znikomy jakiś procent, że ktoś mi naprawdę szczerze powie coś przykrego na mój temat, albo mnie skrytykuje. Ludzie nie mają na to zazwyczaj odwagi, albo im się nie chce. No bo kiedy jesteśmy na żywo, to jesteśmy od siebie zależni i jednak pociągani do odpowiedzialności za to, co robimy i mówimy. No działamy razem jako społeczeństwo i ludzie się tak szybko nie wychylają, bo wiedzą, ile mogą stracić. W internecie nikt nie jest pociągany do odpowiedzialności. Mam nadzieję, że się to zmieni, zmienia się powoli. Ale tak w gruncie rzeczy naprawdę, jak możecie, to po prostu zostawiajcie i olewajcie. No bo chyba, że chcecie żyć takimi burzliwymi emocjami i zadrażnianiem tego i trwaniem w takim konflikcie, bo wam to daje takie poczucie sprawiedliwości, że ją wymierzycie i tak dalej. Ale wierzcie mi, ja w życiu tak do tego podchodziłem i chciałem naprawdę ludziom udowodnić, że coś znaczę. I to się obróciło tylko przeciwko mnie, zrujnowało mi zdrowie i psychiczne i fizyczne. Bo jednak w tym zawodzie no, wszyscy na początku przynajmniej rywalizują, bo o to chodzi, żeby było nas widać i żebyśmy coś znaczyli, że tylko jesteś aktorem dobrym wtedy, coś osiągnąłeś, jeżeli cię widać, jeżeli ludzie znają twoje nazwisko
i oglądają, jesteś na afiszach i tak dalej. I to wszyscy czują i nie wierzę w takie chrzanienie, jak ktoś mówi, żeby to w ogóle nigdy nie dotyczyło. Bo dotyczy każdego, bo każdy chce być widoczny, zauważony i tak dalej, ale to na dłuższą metę jest pomyłka i to nic nie daje. Uważam, że tak naprawdę osiąga się sukcesy w swoim życiu osobistym i w zawodowym, takie prawdziwe, głębokie sukcesy, jeżeli się w ogóle tym nie zajmujesz. To jest trudne, żeby się od tego oddzielić, ale trzeba się skupiać na swoim, na tym, co ty masz do robienia. Jeżeli ty w siebie nie wierzysz, to naprawdę nikt tego za ciebie nie zrobi. Nawet jeżeli ktoś z rodziny, nie wiem, czy przyjaciel w ciebie wierzy, to nie jest wszystko. To jest dużo i fajnie mieć takie osoby, ale najpierw trzeba wierzyć w siebie samego i o tym nie zapominać. W sensie przypominać to sobie za każdym razem, że wiesz, że mimo wszystko jesteś wartościową osobą. I że nawet jak się błądzisz i się mylisz, gubisz się w życiu, bo bycie człowiekiem jest bardzo wymagającą sprawą i niełatwą, to trzeba o tym zawsze pamiętać. I bardzo wam to polecam, bo nie ma nic gorszego niż popaść w taką zależność od tego, co inni uważają na nasz temat. I to jest pułapka tego Matrixa, w którym żyjemy, bo zależymy od innych, w innych oczach się przeglądamy, ale trzymajcie się naprawdę tego, czego potrzebujecie i kim chcecie być, bo to jest bardzo istotne, na pewno. Czy kiedykolwiek pan chciał albo grał w jakimś innym medium niż film, typu gra, typu animacja i tak dalej? A, tak, tak. Miałem kiedyś taką szansę zagrać w grze właśnie w... nie wiem, jak to nazwać... No w tych częściach fabularnych gry komputerowej. Nie pamiętam do końca już, jaki był tytuł tej gry. No to była jakaś amerykańska produkcja w Krakowie realizowana i to akurat było fajne wyzwanie, no bo wszystko robiliśmy na hali i byliśmy poubierani w takie kostiumy kompletne czarne i było wszędzie pełno takich poprzyczepianych kropek też na twarzy, które... Tak, skanowały kamery, które były wszędzie dookoła. No i my wtedy poruszaliśmy się i graliśmy sceny z reżyserem, który to ustawiał, też po angielsku to było wszystko robione. Bo takich rzeczy, których normalnie się nie gra, szczególnie u nas, bo w Ameryce grają wilkołaki, grają jakieś fantastyczne rzeczy, science fiction, fantasy. U nas teraz dopiero się zaczęło coś robić, jak pojawiły się platformy streamingowe, które zaczęły inwestować w jakieś tam inne gatunki kina niż dramat psychologiczny i sensacja. Więc no, to miałem przyjemność to robić, tak, zamieniać się w jakieś potwory, wracać do ludzkiej postaci, wyobrażać sobie cały ten świat, bo to akurat było fajne, że mieliśmy tylko jakieś platformy, jakieś takie, wszystko było w szarościach i jakieś takie rekwizyty, które udawały coś innego, jakieś miecze i tak dalej, więc wszystko trzeba było sobie wyobrazić. No i to było ekstra, ale to miałem tylko raz taką przygodę, już później z tego nie korzystałem. A, dobra. Okay. Dobrze. To dziękujemy, wielkie brawa.